Trzy miesiące, oświetlenie nieczynne, liczne moje próby spełzały na niczym, w Antonie nikt się tym problemem nie chce zainteresować. Jeden z mieszkańców poinformował nas o problemach oświetleniowych 7 słupów ulokowanych na odcinku między kościołem a skrzyżowaniem Alei Piłsudskiego z ulicą Moniuszki. Od około 3 miesięcy, jak ja pamiętam, gdzieś to chyba początkiem miesiąca lipca było, jak była jakaś ulewa w Antonie w tym momencie i po tej ulewie w Antonie w tym momencie wszystkie 7 słupów oświetlenia ulicznego tutaj przy ulicy Aleja Piłsudskiego strony kościoła w Antonie nie świeci. Pan Artur, mieszkaniec, który alarmuje w tej sprawie, już wcześniej korespondował zarówno z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, jak i z Tauronem. W większości jednak nie miało to żadnego skutku. Ja osobiście próbowałem zgłaszać to 2-3-krotnie w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Antonie w tym momencie. No to tylko otrzymałem informację, że przekazano to dalej i bez żadnego dalszego zainteresowania ze strony zarządu. 3 razy próbowałem zgłaszać to w Tauronie, przez telefon, formularzem w Antonie, też żadnego efektu. Raz nawet dostałem informację w Antonie po 10 minutach, że oświetlenie zostało naprawione, co jest oczywiście nieprawdą. Co jednak z tego, jeśli oświetlenie mimo wszystko nie działa? Przez to zdarza się, że kierowcy autobusów nie zauważają w nocy przystanku będącego w całkowitym zacienieniu. Tam dalej znajduje się przystanek autobusowy, który wieczorem po 20 jest już praktycznie niewidoczny, autobusy go pomijają. Strach mieszkańców potęguje fakt, że przy chodniku jest las, z którego dziki lubią wychodzić i żerować po okolicy. To też jest wymowne dla tego miejsca, ponieważ w okolicy widać całkowicie rozryty trawnik. Z lasu gdzieś tam wychodzi ta zwierzyna dzika, ewentualnie też turyje, ewentualnie też jest ona niezauważalna. Do skali. Warto dopowiedzieć, że mówimy tu o odcinku aż 250 metrów, tak naprawdę zniszczonych latarni. Oczywiście są to latarnie starego typu, z których odpadają fragmenty betonu odsłaniające żebrowanie. Tutaj jeden z nieświecących słupów ma całkiem wyrwane drzwiczki, w Antonie, w tym momencie rewizyjne. Kable są na wierzchu, w Antonie, w tym momencie. Widać, jak wygląda konstrukcja tego słupa, w Antonie, który w tym momencie jest popękany. Natomiast najgorszą sytuację dla mnie w Antonie przedstawia drugi słup od ulicy, skrzyżowanie z aleją z Moniuszki, który według mnie zaczyna się przechylać w stronę ulicy. Na pewno rok czasu w Antonie takiego przechylenia nie było i przy dzisiejszych warunkach ekstremalnych w Antonie ja się boję, że prędzej czy później ten słup przy jeszcze jakimś podmyciu w Antonie, no może w Antonie rzeczywiście przechylić się i złamać w stronę ulicy i spowodować jakieś niebezpieczeństwo. Mieszkańcy żywią więc nadzieję, że ktoś zdecyduje się w końcu działać, ponieważ możemy być coraz bliżej tragedii komunikacyjnej. Aleja Piłsudskiego jest bardzo ruchliwą drogą, a jeden z omawianych słupów już chyli się ku jezdni. Zdaniem pana Artura jest to kwestia czasu, aż runie na drogę.